To jest chyba pierwszy taki pomysł, w którym pierwszy taki produkt, pierwsza taka książka połączona z grą, pierwsza gra połączona z książką, gdzie się mówi o Kościele, gdzie próbuje w jakiś sposób powiedzieć, że w naszym życiu w wierze, w naszym życiu w Kościele to jest troszeczkę tak jak w grze. Nigdy nie wie człowiek na co trafi, nigdy nie wie, kiedy spotka księdza, który mówił dziwnym głosem, kiedy spotka lefebrystę, kiedy znajdzie w autobusie różaniec, albo kiedy mu dziecko wróci z rorad i postawi cały dom na nogi, albo kiedy będą jeszcze jakieś inne sytuacje, na przykład wpadnie w ręce książka Richarda Dawkinsa i trzeba będzie jakoś zająć wobec niej stanowisko. Te wszystkie rzeczy gdzieś nam się tam w życiu przytrafiają, w związku z powyższym ja spróbowałem zebrać je razem i przynajmniej zasygnalizować próbę odpowiedzi na tego typu pytania, a przede wszystkim powiedzieć, że my jako katolicy czy chrześcijanie możemy się z nimi mierzyć i że nasza wiara to jest coś, co dotyka naszego życia na co dzień, co dotyka wszystkich pytań, które gdzieś tam sobie stawiamy i że wiara to jest koszula bardzo bliska ciała, a nie światopogląd, który jest dyskutowany w jakichś katolickich mediach albo w innych branżowych sytuacjach. A gra tutaj jest o tyle fajna, że tak sobie to wyobrażam. Można sobie po prostu kupić tę książkę, dać komuś na prezent, a później przez pół godziny wieczorem rozpakować sobie, jak się ma te pół godziny, rzucić kostką, zobaczyć, na jakie pole się trafi, przeczytać o patronie, przeczytać o przestrodze, czy przeczytać o jakiejś innej sytuacji, którą można mieć i pójść spać. To nie jest wielkie dzieło, które trzeba czytać od początku do końca.